Witam. Dzisiaj przygotowałem dla Was, tak jak zapowiedziałem oczywiście wcześniej, krótką informację na temat nowego horroru, który pojawi się jeszcze w tym roku, a konkretnie 30 grudnia. Nie wiem, czy jest na to czekać szczerze, natomiast ja do kina się wybiorę. Jedyny film, na który się w tym roku nie wybrałem do kina, to był... Znaczy horror jedyny, na który się nie wybrałem w tym roku do kina, to był Diabelski Młyn, bo o ile wszystkie horrory inne były do przyjęcia i nawet jeżeli były słabe, to jakoś się dało obejrzeć, to ten po prostu po zwiastunie, po obsadzie, po komentarzach i po ocenach to jest kompletne dno, więc to jest taki tandetny slasher, że no nie potrafiłem się na niego wybrać. Nawet za darmo bym na niego nie poszedł. Także przechodząc do rzeczy. 30 grudnia w Polsce, bo na świecie pojawił się już chyba ze 2 miesiące temu, pojawi się horror, który oczywiście ma po prostu zajebiste tłumaczenie, jeżeli chodzi o język polski. Ponieważ polski tytuł brzmi Aplikacja i środkowe A jest napisane przez małpę w dodatku, także taki super zabieg. A jeżeli chodzi o angielski tytuł, to już sprawdzam, bo ja mam tu wszystko zapisane teraz, co jest trochę rzeczy. To nie ta kartka, nie ta strona. Aplikacja 30 grudnia, wszyscy wiemy, horror będzie trwał 99 minut, a angielski tytuł to jest Bedevilled. Bedevilled. Jakoś mniej więcej tak to się czyta, Bedevilled. Generalnie te tytuły polski i ten angielski, czy tam amerykański, chuj wie, generalnie dużo wspólnego nie mają, ale okej. Nie, już to pomijamy to. I can't believe they're saying she overdosed. Nikki wasn't sick or anything. This doesn't make any sense. Jeżeli chodzi o twórców tego horroru, to mamy tutaj zarówno tych samych scenarzystów, jak i reżyserów. Konkretnie jest ich dwóch i nazywają się oni Abel Wang albo Wang, nie wiem jak to się czyta, oraz Barely Wang. I jest to zarówno, tak jak powiedziałem, są to zarówno scenarzyści jacy, jak i reżyserzy. Czyli jakiś dwóch gości, którzy stworzyli horror. Wcześniej generalnie oni nie stworzyli nic oprócz jakiegoś 20-minutowego, czyli krótkometrażowego akcja science fiction thriller, coś takiego, także oni nic nie zrobili wcześniej w sumie. I co to będzie za horror? Oczywiście w międzyczasie widzicie fragmenty zwiastuna, jak ja mówię. How are you holding up? Trying. Did you download it? What? The app. Hi, I'm Mr. Bedevil. I actually got the invite from Nikki's phone. Yeah, how is that even possible? Jest to sobie taki horror, który opowiada o morderczej aplikacji. I teraz uwaga, bo cytuję opis dystrybutora, także żeby nie było, że sobie to wymyśliłem. O morderczej aplikacji, która zamienia w piekło życie amerykańskich nastolatków. No brzmi naprawdę bardzo oryginalnie, także idźmy dalej. Jedna z licealistek o imieniu Nikki niestety umiera. Dlaczego nie wiemy, bo jest napisane po prostu, że umiera. I po jej pogrzebie jej znajomi dostają zaproszenie do jakiejś tajemniczej aplikacji. No i oczywiście oni chcą sobie tę zagadkę, nie wiadomo jaką jeszcze, ale chodzi głównie o aplikację, chcą rozwiązać sobie tę zagadkę, więc instalują tę aplikację, mówią, że sprawdzimy to, co nie? Także instalują sobie tę aplikację i te zaproszenie właśnie, które dostali do zainstalowania tej aplikacji, pochodzi z telefonu tej zmarłej dziewczyny Nikki. Także podejrzana sprawa. Oczywiście instalują tę aplikację, bo sobie dokładnie, tak jak powiedziałem, chcą tę zagadkę rozwiązać. No ale okazuje się, że zaczynają być terroryzowani przez jakąś złowrogą osobę. A tąże osobą jest właśnie Mr. Bedevil, czyli tak jak mówi nam tytuł. Czyli chodzi o to, że ten tytuł to jest nazwa tego gościa, który ich terroryzuje. Jeżeli chodzi o ten anglojęzyczny tytuł, bo ten polski to niby nawiązuje, ale tak wiecie o co chodzi, nie? Nie za bardzo. Tego tytułu moim zdaniem nie powinni w ogóle tłumaczyć, albo powinni go z tego Bedevil przetłumaczyć na Mr. Bedevil. Byłoby wtedy okej. Ale nie, aplikacja. Like many apps, I have access to your Facebook account.
I can also turn on your TV, preheat your oven, open your garage door. No i generalnie chodzi o to, że on zna ich jakby takie ukryte, takie najbardziej głębokie właśnie lęki, wie czego się boją, więc dzięki temu może ich terroryzować. Obejrzeliście fragmenty zwiastuna. Ja ten zwiastun oczywiście obejrzałem również wcześniej. I uwierzcie mi, że nie przewiduję naprawdę jakiegoś zacnego, dobrego horroru. Mam trochę doświadczenia w oglądaniu tych filmów i wiem, że jeżeli ci twórcy nie zrobili nic wcześniej, teoretycznie to nic nie znaczy, ale idźmy dalej. Nie zrobili nic wcześniej, jest to ich pierwszy horror, a ciężko zrobić pierwszy dobry horror, naprawdę. Także, no, coś w tym jest. Po drugie, zwiastun, no, coś tam pokazuje, jakiś tam jumpscare wlatuje i takie rzeczy. No, zwiastun nie powala. Także nawet bym nie powiedział, że jest jakiś zmontowany celowo, tak wiecie, tak super, żeby tylko ten film sprzedać. Nie jest nawet tak zmontowany. Chociaż z drugiej strony oczywiście może to być taki celowy zabieg, że zwiastun jest słabo, znaczy słabo. Jest zmontowany bez szału, żeby później się okazało, że film tak naprawdę jest dobry. Żeby nie zdradzać w zwiastunie jakby tego, co się w tym filmie będzie tak naprawdę działo. Ale wątpię, szczerze powiedziawszy. No i dalej, sama ta historia, mordercza aplikacja i te jumpscary, które się w tym zwiastunie jednak pojawiają, no nie przekonały mnie. Także jeżeli chodzi o moje przewidywania na temat tego horroru, to według mnie to będzie takie 4 gwiazdki, ewentualnie 5 gwiazdek na 10. Także będzie coś pomiędzy ujdzie a średni. Mam nadzieję, że się mylę i że będzie przynajmniej na 6-7, ale szczerze wątpię niestety po tym, jakie dane jakby na temat tego filmu obecnie mamy, to troszeczkę się obawiam. Ale już niedługo będzie premiera, za 10 dni dokładnie od momentu publikacji tego odcinka. Także poświęcę te 15 zł, na horror się wybiorę i bezpośrednio po wizycie w kinie na tym horrorze nagram wam recenzję i wam powiem, czy w ogóle jest sens na to iść, czy jest to kompletna klapa i w ogóle nie marnujcie pieniędzy. Także będziecie wiedzieć wcześniej, nie martwcie się. Lights off. Lights off. This Mr. Bedeviled is a paranormal entity. Jeżeli będzie taki, wiecie, średni, niezły, no to na pewno będzie warto iść na niego, żeby wyrobić sobie swoją opinię. A nawet jeżeli powiem, że jest beznadziejny, to też chyba warto. Znaczy, no nie wiem, czy warto, ale jeżeli ktoś kompletnie nie bierze pod uwagę jakby recenzji czy czegokolwiek, no to i tak się wybierze, nie? Ale wiem, że część osób po prostu woli wiedzieć wcześniej, czy jest sens na ten film iść. Bo to nie jest tak, że wiecie, że moje zdanie to już jest takie zdanie, że o, on powiedział, to musi tak być, to ja nie idę, nie? No ale jednak mówię, trochę doświadczenia w tych horrorach mam, więc jest szansa, że będę miał rację w kontekście właśnie tego filmu i mogę was ostrzec przed zmarnowaniem pieniędzy. No, tak jak mówię, no nie przekonało mnie za bardzo ani opis, ani zwiastun, ani obsada, ani ci twórcy, także zobaczymy. Myślałem, że już nie będzie żadnych horrorów w tym roku, a jednak się coś jeszcze tutaj pojawi, także spoko, ale z dużym dystansem podchodzę do tego filmu, naprawdę z dużym dystansem, bo wiem, co dostajemy w tych czasach za horrory i analizując to wszystko, no średnio po prostu mam takie dosyć nie za bardzo wygórowane oczekiwania, ale spokojnie ostrzegam was, także 30 jest premiera w piątek, czyli recenzja pojawi się najprawdopodobniej w środę, bo ja zazwyczaj we wtorki chodzę na filmy. Także środa, czwartek w nowym roku już się pojawi ta recenzja, czyli będzie to tam, nie wiem, 5 czy któryś stycznia. Także miało być krótko, ale gadam już coś 10 minut pewnie, także dajcie znać, co wy myślicie o tym zwiastunie, o tym opisie, o tych twórcach i tak dalej. I czy się wybierzecie na ten horror, czy jednak poczekacie najpierw na moją recenzję i później dopiero podejmiecie decyzję, także dajcie znać w komentarzach, a ja się z wami żegnam i oczywiście subujcie kanał, zostawiajcie łapki, bo niedługo będzie 1000 subów i będzie specjal, także zachęcam do subowania. Dziękuję, na razie, cześć. Once you download the app, you are cursed and it will not stop until its victim is dead. I know what I saw. It was unexplainable. I pamiętajcie, że za kilka dni pojawi się recenzja horroru sylwestrowego. Powiem więcej, pojawią się nawet 2 recenzje horroru sylwestrowego, horrorów sylwestrowych, także czekajcie.
bo będą to najprawdopodobniej niezłe gniociki, także będzie co obejrzeć. Także, powtórzę to jeszcze 8 razy i już naprawdę się z wami żegnam teraz, także... Kurwa, nie wierzę, że użyłem znów tego słowa. W każdym razie mam nadzieję, że mnie widać, bo ostatnio chujowo nagrałem recenzję i musiałem nagrywać od nowa, bo nie było mnie widać. Ale dobra, na razie, cześć. Tonight, my children, I will reinstill terror in your hearts and remind you how to fear again.